Zobaczcie, każdy karton praktycznie jest wypełniony tym tytoniem. A tutaj, tutaj to jest. Serwis wszystkim witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Dzisiaj zwiedzimy fabrykę, opuszczoną fabrykę tytoniu. Zapraszamy was do oglądania. Okay, wchodzimy właśnie do środka, wnętrza naszej fabryki tytoniu. Jak wiecie i pewnie oglądacie, bo kto by nie oglądał żadnego, żadnego przygód, e, był tutaj również przed nami. Ogólnie na to miejsce my się już dłuższy czas, aczkolwiek wcześniej było pilnowane, funkcjonowało, później był tutaj pożar i to w sumie nie jeden. E, nie wiadomo, czy ktoś chciał to po prostu wszystko sprzątnąć, żeby tego stąd nie zabierać. Czy spalić jakieś dokumenty? Aczkolwiek chciałem Wam poopowiadać tutaj e, też ciekawą historię, o której się dowiedziałem, może u góry, jak sobie pozwiedzamy tutaj e, te wszystkie pomieszczenia, będę to opowiadał gdzieś, e, gdzieś w trakcie. Tutaj ogólnie, jak widzicie, wszędzie w skrzyniach mamy tytoń. Najprawdopodobniej znaczy się dowiedziałem się. Nie jest to taki zdatny tytoń do palenia. Jak widzicie, są to takie kwiaty tytoniu, szczyty. Jest to taki odpad, niezdatny nie do, do palenia. Nie nadaje się to po prostu do użytku. Widziałem wiele komentarzy tam właśnie urządnego przygód, że każdy tylko o lokalizację się pytał, żeby pewnie wyrwać tutaj, co się da, tego tytoniu, bo tutaj jest tego naprawdę kilkanaście ton, no to jest lekkie, więc nie będę przesadzał jakoś z wagą, ale zaraz zobaczycie, co znajduje się na piętrach. Tak byłem tutaj już raz, w sumie to kilka razy, ale tak jak wspominałem, obiekt był pilnowany, nie można było nagrać materiałów. Tutaj jak widać wszędzie leżą opakowania, naklejki, takie, które były naklejane po prostu na, na ten tytoń, który był tutaj, Produkowany. Nie wiem, czy go tutaj ścinali, czy były jakieś maszyny. Nie wiem, jak to wcześniej wyglądało i funkcjonowało, bo mało informacji jest w internecie. Ja sobie zapalę teraz lampę i musimy przejść w tamtą stronę, żeby wejść na kolejne piętra. Zdajcie nam chwilkę, zaraz wracamy. Ok, lampę mamy włączoną. Jak widzicie, mijamy kolejny karton wypakowany tym e, tytoniem. Będę to tak nazywał, nie będę nazywał tego odpadem tytoniu. Za długa nazwa. To są najprawdopodobniej takie tuby do pakowania tego tytoniu. Tak chyba to przewożono z tego, co udało mi się wyczytać. Tu mamy windę towarową. Najtańsze. O, tutaj mamy, jak widać, jeszcze takie liście, taki tytoń do przerobu, który powinien być e, pocięty, żeby nadawał się do jakiegokolwiek użytku. No Filtry do papierosów, to wszystko, to wszystko tutaj wala się, tak jak widzicie, pod nogami. Śmiało można by było sobie zrobić z tego materac i położyć się w kimę. <laughs> tutaj mamy stertę dokumentów, nie chcę e, pokazywać danych. Aczkolwiek można wyczytać tutaj daty, i nawet towar, jaki był zamawiany. No wszystko tutaj praktycznie zostało wpłaty przelewy sprzedaż i inne dokumenty. Daty tutaj w dokumentach są 2002, aczkolwiek udało mi się dowiedzieć, że tutaj firma działała z no, bliskiej miejscowości, jakieś 15 km stąd i tam była główna siedziba tej firmy. A tutaj działali e, jeszcze przed chyba 2020 rokiem, także e, oni tutaj długo po prostu e, nie, na długo się nie zasiedlili, czy tak można to e, nazwać. O, jeszcze trochę coś tutaj się stało z instalacji. Gada Rozmawialiśmy przed chwilą z takimi <śm> os osobnikami, które tutaj, którzy tutaj urzędowali. Po prostu kradli stąd pewnie złomi. Coś tam wspominali. Kurczę, tutaj karton tego tytoniu ktoś wrzucił do windy. Eee, no i właśnie mówili, że tutaj wiele osób już przyjeżdża, starają się, starają się, rabują to. Rabują, rozkradają, niszczą. Ale jak widzicie, wiele jeszcze tutaj pozostało. I, i tego złomu, i tej instalacji. Także fajnie, bo uda się to uwiecznić przed Całkowitym zniszczeniem. Teraz wchodzimy w najciekawsze piętro. Zobaczcie. Każdy karton praktycznie jest wypełniony tym tytoniem, tym suszem. Jest tego naprawdę ogrom, tak jak wspominałem. Kilkanaście, wątpię, żeby kilkadziesiąt ton, no bo ile może taki karton ważyć tytoniu, skoro to jest tak lekkie? Co innego jeszcze, jeśli byłby wilgotny, ale to wszystko jest naprawdę cuchutkie. Zobaczcie, tutaj jeszcze całkiem nowe, zdatne opakowania do opakowania tych papierosów. To są normalnie takie opakowania, nie? To nie są te na tutki czy coś. Tak, są normalnie opakowania takie papierosowe. Pro, proste do złożenia. Tutaj następna taka rolka. I zobaczcie, teraz jakbym palił, to mógłbym się czuć w sumie jak w raju. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie rozkradają tego, nie biorą tego tytoniu. Tak jak wspominałem, i wspominały tutaj gagatki, które piją tutaj przed fabryką, tyton nie nadaje się w ogóle do, do spalenia. Skoro taka osoba, no przysłowiowy żółw za przeproszeniem, no wiadomo jak każdy nazywa takie osoby, twierdzi, że to się nie nadaje do palenia, no to, no to tak jest. No widać, że to nie jest. Taki czysty tytoń, tylko że to są te kwiaty, ścinki, takie tych szczytów. Dużo takich o, odpadów. Dlatego uczulam osoby, które będą pytać o lokalizację, starać się namierzyć to miejsce. Do niczego to się nie nadaje. Uwierzcie mi, że skoro stoi to opuszczone jakoś z 2-3 lata, już dawno by tutaj nic nie pozostało, nic kompletnie. Każdy karton jest wypełniony. W niektórych kartonach owszem wygląda to na czystszy yy, materiał, aczkolwiek i tak to jest syf. A tutaj, <ścoughs> tutaj to jest normalnie kuźwa waszok. Nie wiem czy oni to po prostu jakoś ścinali, czy chcieli robić coś może z tego odrzutu, może to miało być czyszczone, ale zobaczcie ile tutaj <ścoughs> tego leży objętościowo, nie? To jest kurde, normalnie masakra. jest nie do pojęcia. Naprawdę, miejsce, miejsce robi wrażenie. No, zobaczcie, jaka to jest ogromna hala. Nie wiem, ile to może mieć metrów. Z 200 kwadratowych? Spokojnie chyba, nie? Tak myślę. No i każdy karton, każdy karton jest wypełniony praktycznie po brzegi. Tutaj następna sterta, po której wchodzę, po prostu jakbym gdzieś ee, na górkę ziemi się wspinał. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Dla niektórych, jeśli byłby to zdatny tytoń do palenia, to faktycznie byłby to raj, nie? <laughs> o, przejdziemy sobie w dalsze pomieszczenia. Wiadomo, że największą furorę robi to, co. Jest pod moimi nogami i czuję się teraz jak alpinista chodzący po śniegu. Tak mięciutko, fajnie się zapadam. Zobaczcie, ile opakowań, ile tutaj tego pozostało. Rozmawiając tutaj z tymi naszymi żulikami, mówiąc ładniej, <grywia> wspominali właśnie, że najprawdopodobniej oni mieli to. Ta firma splajtowała, oni to mieli zabrać, sprzątnąć. Później, właśnie były pożary. Nie wiadomo, czy chodziło o odszkodowanie, czy po prostu, żeby to wszystko posprzątać przysłowiowo. Nie mam pojęcia. Nie chcę gadać bzdur. Tu chyba mamy wyjście na dach budynku. Drzwi są najprawdopodobniej zamknięte. Tak, drzwi są zamknięte. Tutaj już wyrabowana, chociaż nie całkiem. Jakaś przekaźnikowa. Przekaźnikownia. No, i wyszliśmy z powrotem na palety opakowań, tytoniu. Idziemy zwiedzać kolejne piętra, no bo wydaje mi się, że można zrobić pełen urbek z pełnego budynku. Dowiedziałem się nawet, że jest tu gdzieś jakiś tunel i można nim przejść przez piwnicę. Na pewno będę chciał zajrzeć w podziemia, jak to ja. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A teraz co? Ja sobie jeszcze bym zrobił, może z 2-3 ujęcia. Zobaczymy się zaraz gdzieś tam na, na wyjściu. Czyszczamy nasze piętro. Zmierzamy na kolejne. Zobaczymy tylko, czy jest czysto. Ok, nikt za nami nie przyjechał. Aha, tutaj byliśmy. Doświetlacz w sumie mogę na chwilę zgasić. Póki co raczej nie będzie potrzebny. To fajna skrzynka drewniana. Nie wiem czy najpierw była. Wow. Tutaj nie byłem ogólnie. Nie obchodziłem całej hali. Nie obchodziliśmy. Mnóstwo skrzynek transportowych. Jedyne co ty, tutaj chyba się zachowało. Jakaś wielka metalowa szafa. Już widać, że ktoś chciał wyrabować, ale pewnie ciężko było im. Zdjąć te zawiasy. No już ktoś się szykuje pewnie, żeby to powynosić. Tam już wszystko dosłownie wyrabowane. Kratka. Ciekawe, czy to było jakieś biuro, jakaś kasa kiedyś, może nie wiem, czy wspominałem, ale kiedyś była to fabryka lnu. Pracowało tu jakoś nie chcę skłamać, ale słyszałem, że z tego co pamiętam, około tyś, tysiąca osób, więc fabryka była bardzo, bardzo duża i funkcjonowała tutaj bardzo długo. Było to praktycznie główne utrzymanie główne źródło dochodu dla osób mieszkających w tej małej miejscowości. Wszystkie pomieszczenia. Widzieliście to? To wiatr. To wiatr. To przeciąg. To nie duch chyba. Ja pierdzie. Ale trochę się przestraszyłem. Myślałem, że Klaudia gdzieś, e, gdzieś za tymi drzwiami stoi i chce mnie przestraszyć. E, tak jak się nie mylę, to były takie chyba szufladki do układania e, tych pudełek po papierosach bądź papierosów. Nie pamiętam jak to się nazywało, ale to przeznaczenie było na pewno, żeby układać te paczki bądź papierosy jakoś w rzędach czyli tylko to tutaj się zachowało na tym piętrze póki co najciekawsze wiadomo, które piętro było te zwiedzone na początku wiem, że ogólnie jest jeszcze jakiś przesmyk na dach ale nie wiem, czy jest tam coś ciekawego więc z pewnością i tak wejdę. Najlepiej na sam koniec, żeby nie, nie robić takiego przypału. No bo wtedy będę bardzo widoczny na tym dachu. Mogłem zapalić wam tutaj doświetlacz, który właśnie mi spadł. A ktoś nie skończył piwa. Tutaj są właśnie też te tuby transportowe. E, możecie dać znać w komentarzu, bo nie wiem, czy dobrze pamiętam. E, tutaj się chyba tytoń upychało, tak? I to były takie tuby transportowe po prostu tego tytoniu. Tu jest całe, całe pomieszczenie, tak jak widzicie. Zawalone tymi, tymi tubami. To jest obite w ogóle czymś. Tak jakby taka skóra, ale jest. Za bardzo stwardniałe, nie wiem, co to za materiał. Otoczki ma metalowe. Może taki był wymóg? Nie mam pojęcia. Aha, tutaj już wychodzimy na dach budynku. I zobaczcie, o czym mówiłem. Klaudia, śmiga po dachu. <śmiga> Więc już przypał mamy i tak zaliczony. To jest maszyna do tego dźwigu do tej windy. Główny mechanizm, e, ta wciągarka. Bodajże jak dobrze e, pamiętam nazwę. Tu chyba szafa. Tak, tu pewnie jakaś elektryka jeszcze powinna być. Lub była. Bo zobaczcie. Tutaj mamy właśnie dach. Tak wygląda okolica. Klaudia już się zupełnie nie boli, nie boi. Wyszła sobie na legalu. Mówi, że ma w tyłku ten przypał fajnie to wygląda co biegniemy na drugą stronę, zobaczyć co tam jest? mam lecieć? no dobra, no to polecę jakoś przebiec czuję się sasin ale nie odpuściłbym Jakbym nie zobaczył, co tutaj. Co się tutaj mogło znajdować? O kurde. Tak w ruinie. Jakiś transformator. Aha, tu mamy drugą wciągarkę. Czyli najprawdopodobniej był jakiś drugi dźwig, ale nie widziałem. Albo nie byli. Aha, tak, to jest w drugiej części budynku, gdzie były te metalowe zamknięte drzwi. Ale się zasypałem. Formę trzeba z powrotem zrobić. Dobra, nie ma tu poza tym nic ciekawego. Tam mamy Klaudię, olbrzymi komin, który kiedyś e, funkcjonował tutaj w tej fabryce. Niegdyś lnu, a my będziemy sobie teraz wracać i zobaczymy, może resztę budynku. Chodzi mi o te podziemia. Jesteśmy na dole, możecie zobaczyć e, teraz część filmu: Oszukać przeznaczenia, jak ta winda tutaj na mnie spada. Ja na szczęście jest zblokowana, a ja nie jestem wychylony całkowicie i nie przed nim tutaj aż tak bym nie ryzykował. No wyjdziemy teraz z budynku. Musimy wejść w budynek obok, żeby zobaczyć, czy faktycznie jest wejście do jakichś piwnic lub tego tunelu, o którym wspominał nasz Gostek. Dobra, także widzimy się w drugim budynku. Klaudia mówi, że znalazła. Więc zajebiście i faktycznie, faktycznie chyba znalazła mnóstwo wody. Widzę. Dobra, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Mamy jakiś, Faktycznie mogą być tam. Może być tam wejście w jakiś tunel techniczny. Bądź kurczę, jest zasypany z tego, co widzę. Tutaj chyba mamy. Muszę wpaść do tej wody. Zasypane. Tak. Jakieś przejście, może faktycznie, tutaj się znajdowało, w ten tunel, o którym wspominał Nasz Facio, ale niestety, niestety, wszystko jest zasypane. Tak jak widzicie, spróbuję, bo jeszcze jedno wejście jest tutaj, takie jak właśnie teraz to w które wchodziłem więc może może tam uda się coś więcej zobaczyć a tutaj muszę parkour robić żeby nie wpaść do tej wody ale głęboko nie jest dobra muszę jakoś wyjść, przerwać bo w sumie zawsze możecie zobaczyć jak to wygląda z kulis dobrze, że taki stojaczek sobie kupiłem żeby trzymać ten telefon dobra Jakoś trzeba wyjść. Nie chcę tej rury strącić. Okej. Okay. Dobra. Idziemy dalej. Kto mi kazał założyć krótkie spodenki? Ja no oczywiście, że ja, ale gorąco jest. <grytanie> tu mamy drugi, taki sam. Mi to wygląda... Nie, za wąsko żeby tutaj jakikolwiek samochód wjechał. Nie wiem, jakie było przeznaczenie tych pomieszczeń. W dół już tutaj nie będę schodził, bo widzę, że też są kratki i też jest to zasypane, więc komuś zależało, żeby, żeby zawalić ten tunel. Może po prostu ze względu na to, żeby nikt sobie nie robił krzywdy i tam nie wchodził, żeby nikogo nie zasypało. No. Jasne, udało nam się obejść cały obiekt w sumie bez szwanku. Oboje żyjemy. Jak widzieliście, tunele niestety były zasypane, więc eksploracja nieudana. Natomiast mam nadzieję, że reszta wam się podobała. Pamiętajcie o subskrybowaniu, lajkowaniu naszego kanału. Dziękuję, że z nami jesteście. Pozdrawiamy Dark Travel.